spędzając czas na łonie natury z kamperem, ze swoimi pociechami, takimi pieskami czy z dziećmi, warto pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć siebie przed komarami, zabezpieczyć siebie przed kleszczami. My mamy teraz, chcemy Wam zaprezentować urządzenia, które chronią nas, chronią nasze pociechy, nasze dzieci i nasze zwierzątka przed kleszczami. Takie małe urządzenie, to sprzedawane jest w takim opakowaniu, zobaczcie, to urządzenie się ładuje za pomocą USB. Za pomocą takiego w zestawie jest taki kabelek, podłączamy to czy do dużego powerbanka, czy do ładowarki i ładujemy. I takie urządzenie przypinamy pieskowi do smyczy. Bądź do obroży. Bądź do obroży. Zobaczcie, my to zrobimy. Tutaj mamy taką modelkę tutaj. O, zaraz. Prosta gumeczka. O. I już jest gotowe. Włączamy to urządzenie. Się zapala lampka. O, lampka nam zamrugała. Jest naładowane. 4 godziny takie urządzenie się po raz pierwszy, jak odpalaliśmy, ładowało. Piesek już jakiś czas z tym urządzeniem biega. Dużo przebywa w trawach, w lasach. Także warto takiego pieska zadbać. Ale jak działa to urządzenie? To urządzenie nie zawiera żadnej chemii. Fale ultradźwiękowe wytwarzane przez to urządzenie powodują, że tak jakby dezaktywuje się główny narząd u kleszcza, narząd Hallera, i powoduje, że kleszcz nie widzi, czy w piesku, czy u dzieciaka. Zobaczcie, ja mam założone takie urządzenie tutaj u siebie na ramieniu i też jest włączone, i nie widzi w nas żywiciela. A zatem wejdzie na nas, bo to nie odstrasza, wejdzie na nas i tak jakby chodzi po gałęzi. Nie próbuje się wkręcić, nie próbuje już się żywić, tylko chodzi. Pamiętajmy o tym, że to urządzenie nie zabija tych kleszczy, nie odstrasza, i musimy po przyjściu do domu swoje ciuchy, swoje ubrania otrzepać. I wtedy będziemy bezpieczni, tak samo pieska, czy tam wygłaskać, wyczesać, żeby sprawdzić, czy tych kleszczy nie ma. Z pewnością ten kleszcz nie wejdzie w pieska w momencie, kiedy to urządzenie działa, a później to może być różnie, dlatego dbajmy, to nas nie zwalnia z tego obowiązku dbania o zwierzę. Ale zwróciłabym też na uwagę na to, że zwierzęta same się trzepią, przede wszystkim psy. Także tutaj też nie ma jakiejś dużej potrzeby, żeby z nich to strzepywać. Warto oczywiście, no bo to różnie jest, tak, bo się mogą na tych szorstkich włosach gdzieś tam zatrzymać, ale psy się same trzepią, także one też są w stanie to wytrzepać same w większości. Zwróciłabym też uwagę na to, bo tak jak tutaj już mówimy o tym urządzeniu dla psa, że on ma taką lampkę specjalną, którą włączamy trybem na noc i pies jest bardziej widoczny po prostu na spacerze, w lesie. Świeci się ta lampeczka, także też mamy takie dodatkowe, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy, sygnalizacje, że są zwierzęcie gdzieś tam biega. Także jest to też bardzo fajne, dodatkowo. Wspomniałem, że to jest również dla dorosłych, i zobaczcie, i tutaj jest w takich dwóch kolorach, w tym zielonym, który ja mam, i w takim czerwonym. Można go przypiąć do plecaka, jeżeli chodzimy, czy do kurtki, czy jak jesteśmy w krótkim rękawku, do rękawka, czy w tym miejscu, czy do szlufki. Ważne, żeby nie zasłaniać tego głośniczka, jakby takiego głośniczka. Mhm. Ale i właśnie tutaj jest dla biegaczy. Biegacze to wiadomo, chcą być opływowe, kształty mieć ładnie. To można przyczepić również do sznurowadła. Później Wam to zaprezentujemy. No i dla dzieci. Zobaczcie, taka mniejsza wersja, działająca na tej samej zasadzie, tylko mniejsza wersja. I to jest przeznaczone dla dzieci, a widziałem już, że również u większych piesków również takie coś się zakłada, żeby to tym pieskom po prostu nie przeszkadzało, nie było takie duże. To polecamy Tickles do nabycia w internecie, no, albo na stronie tickles.pl. Dokładnie. To jest ochrona dla Twoich dzieci, dla Twoich zwierzątek i dla Ciebie przed kleszczami. Ja bym jeszcze zwróciła tutaj uwagę, kończymy, ale pomimo wszystko jest dużo osób, które mają alergię w tych czasach na spreje, na kremy, na tego typu, powiedzmy, chemikalia, które nakładamy na ciało. I to jest takie bardzo dobre urządzenie dla osób, które nie mogą tego po prostu używać, bo to ich ciało tego nie przyjmuje. Także jest to taka alternatywa dla osób, które
są alergikami. My to testowaliśmy już jakiś czas. Ja będąc na rybach, będąc w lesie, biegając w lesie, takie urządzenia używałem. Nasi pracownicy na Mazurach również to używają. Możemy powiedzieć, że ani nie mieliśmy ani jednego przypadku jeszcze gryzienia się kleszcza. Nie. W czasie tego użytkowania, a zatem polecamy tikles.pl.